Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Odkąd wiadomo już oficjalnie, że PiS, by mieć pieniądze na tak zwaną tarczę antykryzysową, potwornie zadłużył nasz kraj, już wiadomo oficjalnie o 100 miliardach, partia ta stara się bardzo usilnie wmówić nam, że dzięki temu uratowała miliony miejsc pracy, bo te pieniądze z tarczy tak naprawdę nie poszły do bogatych korporacji, tylko poszły do pracowników za pośrednictwem tych korporacji. Już od dawna wiadomo, że uratowanie miejsc pracy to lipa, bo jak pokazały badania, o tym ja również robiłem vlogi, bezrobocie w Polsce niestety bardzo mocno zwiększa się. A dzisiaj mamy twardy dowód, że pieniądze te tak naprawdę trafiły do bogatych korporacji, bo aż 60 miliardów z tych 100 miliardów, które dał PiS firmom, trafiło na konta bankowe. Czyli 60% przedsiębiorców nie przeznaczyło tych pieniędzy na pensje, nie przeznaczyło tych pieniędzy na bieżącą działalność, nie przeznaczyło tych pieniędzy na inwestycje ani na nic innego, tylko po prostu kitra je sobie na kontach. Tak po prostu dostali prezent. Prezent nawet nie z naszych podatków, bo jak powiedziałem już wcześniej, to jest z zadłużenia finansowane, tylko prezent, który sfinansują nasze dzieci i nasze wnuki, bo te 100 miliardów, do których już oficjalnie przyznał się PiS, a które prawdopodobnie stanowi tylko niewielki ułamek tego, na ile naprawdę nas zadłużyli, będą spłacać nasze dzieci, nasze wnuki. A jeżeli Polska będzie istniała wystarczająco długo, zapewne jeszcze nasze prawnuki, praprawnuki i tak dalej. Żebyście zdawali sobie sprawę, jak 100 miliardów to są gigantyczne pieniądze. Kochani, zanim nadeszła ta epidemia koronoparanoi, dług publiczny Polski wynosił około 1 biliona złotych, czyli około 1000 miliardów. Teraz już oficjalnie zadłużono nas na 100 miliardów, czyli 10%, a prawdopodobnie zadłużono na dużo, dużo więcej. Jeszcze raz podkreślę, za chwilkę będziemy czytać artykuł w Business Insiderze, jak dużo z tych pieniędzy po prostu firmy potraktowały jako swoją własność, jako swoistą dotację, darowiznę, no coś od podatnika, prawda? Nawiasem warto jeszcze wspomnieć, że te zadłużenie nas i naszych dzieci, i naszych wnuków, bo to przecież nie politycy, którzy zaciągali te długi, będą to spłacać. Nie, nie wielki pan patriota, minister finansów, który ledwo co mówi po polsku, a wychował się w Londynie. Swoją drogą Platforma też miała takiego podobnego ministra, którego wychowało londyńskie City, z tą różnicą, że tamten jednak lepiej mówił po polsku. Ten bardzo niedobrze mówi po polsku. Zastanawiam się, czy nie chce, czy nie umie. Ale abstrahując od wszystkiego, te zadłużenie było w sposób oczywisty nielegalne. Dlaczego? No bo wszystkie operacje finansowe w kraju muszą mieć podstawę prawną. Operacje finansowe z budżetu centralnego muszą mieć oparcie prawne, pokrycie prawne w czymś, co się nazywa ustawa budżetowa. A ustawa budżetowa na rok 2020 zakładała tak zwany zrównoważony budżet. I pan Morawiecki, a także jego kumple bardzo mocno się tym chwalili przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi. Ludzie kumaci, tacy jak na przykład jak ja, we vlogach mówili, że to jest bullshit, że to jest nieprawda, że to jest ściema, że to jest po prostu niemożliwe, żeby zrobić zrównoważony budżet na 2020 rok, czyli taki, w których nie zadłużą nas jeszcze bardziej. I mieliśmy rację. Nawet przed epidemią koronaparanoi, a przypomnijmy, że to PiS podjął decyzję o lockdownie, a więc to jego winą jest to, że gospodarka się zwija. Nawet jeszcze wcześniej, nawet w styczniu, w lutym wydawali więcej pieniędzy niż wpłynęło do budżetu. Czy nawet w styczniu i w lutym zadłużali de facto nasz kraj, bo wydawali więcej pieniędzy niż posiadają. Ale miał być budżet zrównoważony, czyli taki, w którym nie trzeba będzie pożyczać. Okej, zdarzyła się koronka, nawet gdyby nie zrobili tej tarczy
chyba już ze 4 te tarcze są, które poza kwestiami gospodarczymi przemyciły bardzo wiele różnych rzeczy, jak na przykład dużo większe prawdopodobieństwo, że trafisz do pierdla, jeżeli się nie spodobasz funkcjonariuszowi jakichś służb, na przykład policji, prokuratury, a także bezkarność urzędników za podejmowane przez nich decyzje i wiele, wiele innych rzeczy, które są po prostu karygodne i potem się pojawiają maseczki bez atestów, respiratory, które są raczej na papierze, za to przedpłacone i de facto nikt za to zgodnie z prawem, które PiS uchwalił, nie beknie, mimo że setki milionów złotych zostały wydane niewłaściwie, a pewnie nawet miliardów. No bo takie PiS sobie uchwalił prawo. Ale wracając, nawet gdyby nie te tarcze, to prawdopodobnie i tak budżet by się trochę posypał. Podkreślam słowo trochę, bo nawet gdyby nie robi tego lockdownu, no to skurczyła się gospodarki generalnie krajów europejskich, w tym gospodarka Niemiec, a Niemcy jest to dla nas bardzo ważny rynek zbytu, bardzo duża część polskiej produkcji idzie na eksport do Niemiec. Jak w Niemczech gospodarka siada, to popyt siada, a więc nie chcą kupować naszych produktów, a więc u nas też musi wszystko siąść. Ale trochę, moi kochani. Tymczasem ze względu na moim zdaniem nielegalne zamknięcie nas w domach, bo moim zdaniem nie można rozporządzeniem zamykać ludzi w domach, czy pozbawiać ich wolności, czy podstawowego prawa człowieka. To nawet nie jest gwarantowane przez konstytucję, to jest gwarantowane przez tak zwane prawo naturalne, które jest prawem nadrzędnym nawet nad każdą jedną konstytucją. Jeśli konstytucja jest niezgodna z prawem naturalnym, to mówi się, że taka konstytucja po prostu nie spełnia zasad norm praw człowieka, bo prawo do tego, że nie będą cię więzić, jeśli nie zrobiłeś nic złego, to jest podstawowe prawo człowieka, tak samo jak to, że cię nie zabiją. I chyba zdajmy sobie sprawę, że konstytucja, w której byłoby napisane, że jakiś jeden czy drugi funkcjonariusz partyjny może zrobić krzywdę i wysłać do bozi każdego człowieka, który mu się nie podoba, to taka konstytucja byłaby niezgodna z podstawowymi zasadami, jakimi kieruje się cywilizacja człowieka, prawda? No właśnie. I tak samo nie wolno nas trzymać w domu, nie wolno nam zakazywać prowadzić działalności gospodarczej, wielu, wielu innych rzeczy, a już na pewno nie rozporządzeniem, bo rozporządzenie to jest norma prawna bardzo niskiego szczebla, a w konstytucji chociażby powtórzono te wszystkie prawa, które powiedziałem, czyli jest konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, gdzieś tam na dole są rozporządzenia i oni rozporządzeniami, bach, zabrali nam prawa gwarantowane przez konstytucję. No, moim zdaniem nielegalne. No ale zrobił PiS tą paranoję, pozamykał gospodarkę, w związku z tym gospodarka się posypała niesamowicie. Miał być kilkuprocentowy wzrost gospodarczy. Wiemy, że będzie kilkuprocentowe kurczenie się gospodarki. Bezrobocia praktycznie w Polsce nie było. Do tego stopnia, że musieliśmy ściągać setki tysięcy pracowników z zagranicy. W tej chwili mamy już milionowe bezrobocie, liczone w milionach, będzie jeszcze większe, a co ciekawe, nadal ściągamy pracowników do pracy z zagranicy. Jest zupełnie jakbyśmy nie mogli zatrudnić naszych własnych bezrobotnych, a po to, żeby tamci z zagranicy przyjechali, to fundujemy im na przykład darmowe testy na wirusa. Zupełnie jakby nie mogły korporacje, które ich ściągają, za to zapłacić. No ale teraz jeszcze dodatkowo wiemy, że zadłużenie nas na gigantyczną kwotę. W grę wchodzi moim zdaniem nawet 500 mln zł docelowo, kompletnie nie zadziała i po prostu te pieniądze w wyniku tego, że są po prostu złe przepisy, są potraktowane jako po prostu dochód przedsiębiorców, którzy właśnie nie przedsiębiorców, korporacji, moi kochani. Ja złotówki z tarczy tak zwanych nie wziąłem, ja się uważam za prawdziwego przedsiębiorcę, który się nie prosi o jałmużnę rządu, tylko by chciał, żeby ten rząd mu nie zabierał, nie wtrącał się i żeby urzędnicy mi nie mówili lepiej, nie mówili, jak mam prowadzić mój biznes, bo jednak to ja wiem lepiej, jak prowadzić biznes, a nie urzędnik. Gdyby urzędnik lepiej wiedział, jak się prowadzi biznesy, to pewnie byłby przedsiębiorcą, bo przedsiębiorcy lepiej zarabiają niż urzędnicy. Natomiast, niestety, tamci ludzie mają nad nami władzę. I dlaczego to jest nielegalne? Dlatego to jest nielegalne, to dodatkowe zadłużanie nas Polaków,
ponieważ no, musi być oparcie w ustawie budżetowej. Nie ma oparcia w ustawie budżetowej, coś się zmieniło, prawda? Zmienia się sytuacja rynkowa, no trzeba pożyczyć. No to trzeba też zrobić tak zwaną nowelizację budżetu. Czyli zmienić tą ustawę. Zmienić. No i wiadomo już od co najmniej od marca, że to wszystko się posypało i że trzeba to będzie zmienić. Tymczasem początkowo, to już mówiłem we vlogu, planowano zrobić tą nowelizację w drugiej połowie maja. Po wyborach, kochani. Przypominam, że początkowo PiS bardzo, bardzo mocno cisnął, żeby pierwsza tura wyborów była 10 maja, a więc druga tura 24 maja i na przełomie maja i czerwca miała być nowelizacja. Po wyborach, czyli mieliśmy się dowiedzieć, jak fatalnej kondycji jest nasza gospodarka, gdy już zagłosujemy na tego, na kogo PiS chciałby, żebyśmy zagłosowali, bo PiS zapewne zdaje sobie sprawę, że jak my wszyscy się oficjalnie dowiemy, jak bardzo zrujnowali nasz kraj, no to pan Duda będzie miał zerowe szanse na wybór. Wybory zostały przełożone. Wszyscy wiemy, za chwilkę będziemy mieli drugą turę, prawda? Za chwilkę będzie cisza wyborcza, dlatego też mam nadzieję ten film puścić jeszcze w piątek, a nie po wyborach, no bo jak go nie puszczę teraz, to będę musiał go puścić po wyborach. I co się dzieje, moi kochani? Kurczę, nowelizacja też jest przełożona. I wiecie na kiedy? Na po wyborach. W drugiej połowie lipca ma być. W pierwszej połowie lipca będą wybory, a w drugiej połowie lipca będzie nowelizacja. Czyli wszystko po wyborach, czyli widać bardzo, bardzo mocno, że jest to złamanie prawa z niskich pobudek, z pobudek politycznych, z chęci wpłynięcia na wynik wyborów, chęci utajnienia przed schowania przed wyborcami, przed nami, przed Polakami, informacji o tym, jak bardzo rozpierdzielili naszą gospodarkę, a gospodarka to jest to, co jest najważniejsze, bo bez gospodarki nie ma pieniędzy, nie ma jedzenia, nie ma prądu, nie ma nic. Jest bieda. Bez gospodarki jest bieda. Teraz, kochani, przeczytam i skomentuję dla was artykuł z Business Insider, szanowanego portalu biznesowego, pani Eli Glapiak, pod tytułem "Miliardy starczy zalegają na firmowych kontach, zamiast trafić do gospodarki. Skala jest ogromna." Tak, moi kochani. Skala jest ogromna. Tak a propos tego właśnie, że pan Duda się tak chwalił, że tak łatwo wypłacają te pieniądze. No szkoda tylko, że nie nazywa tych podmiotów, którym wypłacają, korporacjami, zamiast nazwać je, a nazywa je przedsiębiorcami. Ja sobie nie życzę być utożsamiany razem z tymi, którzy się tuczą na pieniądzach od PiSu. Bo to po prostu PiS daje nie swoje pieniądze i to jest trochę tak jak dostać prezent, tak? Jak ktoś przyjdzie do ciebie i ci da na przykład rowerek. Fajnie, kurczę, dostać rowerek. Głupio nie wziąć prezentu w formie rowerka, nie? Każdy chciałby dostać rowerek. Ale jak się zorientujesz, że ten rowerek to ten twój darczyńca zabrał własnemu dziecku, no to już tylko świnia by wziął te pieniądze, ten rowerek, nie? Wziąłbyś rowerek, który ojciec zabrał własnemu dziecku, żeby tobie dać? Ja bym nie wziął. No i właśnie te pieniądze, które w tej chwili biorą korporacje, to są pieniądze odebrane naszym dzieciom, odebrane naszym wnukom i prawnukom. A także odebrane nam, bo my będziemy spłacać od tego odsetki. Stare bankierskie przysłowie mówi: kapitału możesz nie spłacać. Ale odsetki muszą być spłacone w terminie. A przypominam, że odsetki od tego mniejszego długu to było około 30 miliardów rocznie. Teraz jak jeszcze inflacja za chwilkę ruszy, zobaczycie, będą podniesione stopy procentowe, inne tego typu rzeczy. Już i tak złotówka idzie w dół, a będzie szła jeszcze bardziej. No to za chwilkę się okaże, że 50, może 60 miliardów co roku, moi kochani, co roku. To będzie już niedługo około 10% rocznego budżetu Polski będzie szło na spłatę odsetek. Kochani, jakby twój mąż albo twoja żona tak bardzo zadłużyli waszą rodzinę, że 10% tego, co zarabiacie, by szło tylko i wyłącznie na spłatę odsetek, bez jakiejkolwiek realnej szansy na spłatę długu, czyli że już do końca życia wy, wasze dzieci, wasze prawnuki będziecie spłacać 10% tego, co zarabiacie wszyscy na odsetki, od długu, którego nigdy w życiu nie spłacicie, no to takiego małżonka chyba byście wykopali i byście powiedzieli: sam se spłacaj swoje długi. A my Polacy nie możemy wykopać tego rządu ani poprzednich, które zadłużyły nas na takie gigantyczne kwoty.
kochani, decyzja dotycząca zlikwidowania lokat terminowych dla firm w największym polskim banku została podyktowana nie tylko głębokim spadkiem stóp procentowych. Drugim bardzo ważnym powodem jest, jak zapewnił nas bank PKO BP, bank państwowy, stąd jest skrót BP, bank państwowy, był zalew pieniędzmi z tarcz antykryzysowych, które trafiły na firmowe konta. W ocenie ekonomistów tak by się nie stało, gdyby pieniądze z tarcz uruchomiono transzami albo ich wypłatę powiązano na przykład z koniecznością dokonania inwestycji. Koniec maja w porównaniu z końcem lutego 2020 roku zgromadzone w sektorze depozyty niefinansowych podmiotów gospodarczych, czyli firm, które nie są firmami finansowymi, głównie przedsiębiorstw, wzrosły o ponad 60 miliardów, czyli 14%. 14% tego, co mieli. I teraz tak, 100 miliardów dostali według PiS-u, 60 miliardów poszło na konta, czyli 60% tego, co dostali, po prostu sobie odłożyli, potraktowali jako swój zarobek. W tym samym okresie, rok wcześniej, skala wzrostu depozytów tych podmiotów była blisko 8-krotnie niższa. Spadek stóp procentowych z punktu widzenia banków postawił pod znakiem zapytania sens ekonomiczny produktów depozytowych dla firm. No nie do końca. Ponieważ tutaj się zgadzam z panią, która pisała ten artykuł, że rzeczywiście oni próbują w tym momencie jakoś sztucznie uniemożliwić przechowywanie tych pieniędzy na kontach. Że się nie da, no bo z punktu widzenia banku, jak bank może mieć prawie za darmo pieniądze z NBP-u, no to całkowicie za darmo opłaca mu się mieć to od firmy, prawda? Albo jeszcze troszeczkę, albo jednak mu troszeczkę zapłacić, ale cały czas mieć mniej niż z NBP-u, prawda? To są miliardy, to im się opłaca. Tutaj rzeczywiście jest próba takiego sztucznego zadziałania, żeby te pieniądze z tej tarczy trafiły do gospodarki, a nie po prostu zalegały na kontach. A być może jeszcze sobie w ogóle te korporacje kupią za to obligacje skarbowe, czyli pożyczą rządowi pieniądze, które dostali od rządu na procent. Przypominam, że to są pieniądze naszych dzieci. Obrzydlistwo PiS zrobił, obrzydlistwo. Jeszcze nam wmawia, że to w ten sposób miejsca pracy ratują. Gucio prawda. Bardzo dużo miejsc pracy poszło się chętożyć. Natomiast to nic nie da. Z dwóch powodów nic nie da. Po pierwsze, jak nie bank PKO BP, to inny bank. Po prostu wpłacą sobie do innego banku, dziękuję. W ostateczności kupią sobie za to waluty i pójdą z tym do banków zagranicznych. Jaki będzie efekt? Efekt będzie taki, że kurs złotego spadnie. Już kurs złotego spada. Bardzo, bardzo mocno. To spadnie jeszcze bardziej, bo prawo podaży i popytu. W momencie, w którym pojawi się dużo PLN-ów, za które będą chcieli kupować franki, złotówki, franki, dolary, eurówki, no to będzie większy popyt na franki, dolary, eurówki, więc one zdrożeją względem złotego. Jaki będzie efekt? No to, że na przykład jak masz kredyt we franku, no będziesz musiał zapłacić jeszcze większe pieniądze, bo będą franki droższe. Jak kupujesz cokolwiek w sklepie, co jest importowane, to będzie droższe, bo złotówka stanieje. Jak jedziesz na zagraniczne wakacje, to ci zdrożeją, bo złotówka będzie tańsza. Ale przede wszystkim dług zagraniczny, a przypominam, że PiS zadłużał nas bardzo mocno w obcych walutach tuż przed kryzysem. Prawda? I się chwalił, że robi deal życia, bo na jakiś ujemny procent pożyczył. A ja mówiłem, że to jest pułapka, że nikt nie daje pożyczek na ujemny procent, nikt normalny, nikt duży. W związku z tym i miałem rację. Wzięli na skromny ujemny procent pożyczkę, a potem nam rozwalili znowu złotówkę i się okazuje, że na odsetkach to mało zarobią, ale na różnicy kursowej, to zarobią bardzo dużo.
bo policzyli tam eurówki, także tak źle, tak niedobrze, tak? Z budżetu na firmowe lokaty. Firmy nie mogą otwierać lokat w PKO BP od poniedziałku, 5 lipca. Wyjaśniając motywy decyzji, bank napisał, że powodem trochę sprzecznych z intuicją jest zalew depozytów w sektorze bankowym wynikający z działania tarcz antykryzysowych, głównie tarczy finansowej. I zwróćcie uwagę, że jeszcze co się dzieje. My mówimy o tym, że banki nas zlewają na zwykłych drobnych ciułaczy, ponieważ oferują nam śmieszne oprocentowanie, a jednocześnie drogie kredyty, że oferują nam bardzo drogie produkty, że w zasadzie to za chwilkę już będą chcieli pieniądze za to, że łaskawie przechowają nasze pieniądze, że będą chcieli za to opłaty. Czyli już w zasadzie chcą. I to się bierze między innymi stąd, że rząd dał tym firmom tyle kasy, w związku z tym jest zalew pieniędzy. Po co oni się mają przejmować jakimś Kowalskim, jakimś Krzysiem Woźniakiem, który przyniesie do nich ciężko utułane z YouTube'a tam 10 tysięcy złotych? Jak za chwilkę przyjdzie jakiś Frank albo jakiś Francis, który dostał od polskiego rządu 200 milionów i przyniesie 200 milionów, nie? To co oni się będą przejmować? Mną, tobą, czym kimkolwiek z nas. Rząd dał kupę pieniędzy, naszych pieniędzy, tym korporacjom. Tyle. Przesłanym do redakcji oświadczeniu bank powołał się na dane NBP, z których wynika, że na koniec maja w porównaniu z końcem lutego 2020 zgromadzone w sektorze depozytów niefinansowych podmiotów gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, wzrosło ponad 60 miliardów złotych, czyli o 14%. To już było. Jak wyjaśnia to PKO BP? Wyniki sektora bankowego za maj ujawniły niewielką część oddziaływania niższych stóp procentowych na rentowność banku. Efekt ten zobaczymy zapewne po około 3 miesiącach od ostatniej obniżki stóp. W takiej perspektywie nowymi stopami objęty będzie prawie cały portfel kredytów opartych o zmienne oprocentowanie. Mimo tego zysk sektora stopniał w maju o 1 miliard złotych z 1,6 miliarda PLN. W maju 2019 roku, zobaczcie, jak oni gigantyczne pieniądze zarabiają na tym, że mają pieniądze, ujawniając kolejny kryzysowy mechanizm. To są zyski, nie przychody, tylko zyski. Oddziaływują na banki. Najwyższe koszty ryzyka kredytowego. Dane za maj są więc łagodnym wstępem do jednego z głębszego pogorszenia wyników sektora bankowego w kolejnych miesiącach. Naturalnym działaniem każdego podmiotu gospodarczego jest próba ochrony swojej rentowności, co w przypadku banków jest szczególnie ważne ze względu na konieczność dbałości o stabilność systemu finansowego. Spadek stóp procentowych z punktu widzenia banków postawił pod znakiem zapytania sens ekonomiczny produktów depozytowych dla firm. Nie przynoszą przychodu, a generują koszt, na przykład związany z ochroną BFG. Ich utrzymanie oznaczałoby albo potrzebę wprowadzenia efektywnie ujemnego oprocentowania, głównie poprzez obecne już na krajowym rynku wprowadzenie opłat od depozytów, albo konieczność poszukiwania wyższej rentowności na innych produktach bankowych, na przykład podnoszenie opłat, marż dla innych grup klientów. Obydwa rozwiązania, zwłaszcza w sytuacji, gdy obecny zalew depozytów ze strony firm wydaje się mieć charakter przejściowy, związek z tarczami, to wszystko zależy od PiS-u, czy PiS przestanie tym korporacjom dawać nasze pieniądze, wydają się mniej optymalne niż zawieszenie oferowania tego produktu. Warto podkreślić, że ze względu na wolumen środków, którym dysponują przedsiębiorstwa, paleta potencjalnych alternatywnych form lokowania nadwyżek finansowych jest dla nich znacząco szersza, na przykład niż dla klienta detalicznego. Pieniądze z tarcz zalały banki. Fakt ten zupełnie nie dziwi Piotra Bielskiego, ekonomisty banku Santander. Podkreśla on, że trzeba było zakładać, że działanie tarcz będzie prowadziło do ogromnej nadpłynności sektora bankowego. No proszę bardzo,
Mnie też to nie dziwiło, a jakoś minister na to nie wpadł. Akcja kredytowa w kryzysie zgasła i w to miejsce weszła kreacja pieniądza, która pojawiła się dzięki potężnym emisjom obligacji PFR i BGK, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego, komentuje ekonomista. Wiadomo było, że prędzej czy później te pieniądze wylądują na depozytach firm, dodaje. W jego ocenie decyzja PKO BP odzwierciedla fakt, że banki cierpią teraz na nadpłynność i nie bardzo wiedzą, co z tą nadpłynnością zrobić. Widać też, że firmy nie muszą korzystać ze środków wsparcia, aby utrzymać się na powierzchni, czy po cholerę im dawano z naszych pieniędzy. Ale za wcześnie ocenić, czy były one za duże, czy były potrzebne, czy nie. Ja uważam, że już nie za wcześnie. W mojej ocenie lepiej, że pakiet wsparcia został uruchomiony i lepiej, że był on większy niż mniejszy. No to jest bankier, tak? Dla niego im więcej jest pieniędzy na rynku, tym on więcej zarabia. Moim zdaniem tutaj nie jest facet obiektywny, ale to jest moje zdanie. Lepsze wypłaty w transzach. Z kolei były minister finansów Mirosław Gronicki zaznacza, że jego zdaniem tarcze i zalew pieniędzy, który nastąpił w ramach przeciwdziałania pandemii, był zbyt wczesny. To było działanie wyprzedzające, więc jeśli ktoś nie ma problemów, tak jak gastronomia czy część usług, to może na parę miesięcy te pieniądze odłożyć. W moim odczuciu tarcze i środki, jakie w ślad za nimi popłynęły, zostały uruchomione za wcześnie. Nie twierdzę, że to był błąd, bo może celowo uznano, że warto zasilić przedsiębiorstwa, żeby miały pieniądze na potem. Ja jednak zrobiłbym to etapami. A ja bym zrobił tak, jak mówiłem, czyli obniżył podatki. Zamiast zrobić fiskalizm, czyli zabierać tym kumatym, tym, którzy sobie radzą, tym, którym się chce pracować, to zrobiono fiskalizm, czyli tym kumatym zabrano i dano tym, którym się nie chciało pracować, albo tym, którzy byli cwaniakami. I to jest po prostu świństwo. To jest świństwo, co nam rząd zrobił. I to jest chyba wszystko, co warto powiedzieć. To jest clue, to jest konsensus. To jest to, co jest najważniejsze, czyli że nasze pieniądze, nam zabrane z naszych podatków, a także te, które pochodzą z kreacji pieniądza, czyli te, za które zapłacimy inflacją, które będą musieli spłacać nasze wnuki, jeszcze prawnuki, one trafiły do firm tak po prostu za bezdurno. Firm, które ich po prostu nie potrzebowały i władowały ich na lokaty. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia, pozdrawiam was, do zobaczenia, pa!